Dzień dobry. Witam z cyfrowej bazy wiedzy Uniwersytetu w Białymstoku. Nazywam się Lech Jamrus i jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym Państwu opowiedzieć o Trybunale Konstytucyjnym, którego funkcję można określić krótko mianem funkcji sądzenia prawa. Czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, jaka jest jego struktura, jak są wybierani sędziowie, o tym wszystkim będzie traktował ten wykład. W pierwszej kolejności jednak chciałbym wskazać, że to Konstytucja określa, iż Trybunał Konstytucyjny i sądy sprawują władzę sądowniczą. Co to znaczy? Ta władza sądownicza jest jedną z funkcji władzy publicznej, odseparowaną, oddzielną od pozostałych władz. Ma być odrębna i niezależna. Spójrzcie Państwo, jak przedstawia się struktura sądów i trybunałów. Sądy w Polsce Konstytucja dzieli na sądy powszechne, administracyjne, wojskowe oraz Sąd Najwyższy. Wyjątkowo na czas wojny mogą być tworzone sądy wyjątkowe. Natomiast co do trybunałów, mamy dwa trybunały. Pierwszym jest Trybunał Stanu, drugim Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście każdy z tych organów zajmuje się swoim obszarem właściwości. Co do charakterystyki ogólnej sądów i trybunałów, wynika ona z artykułu 173 Konstytucji. Jak zaznaczyłem wcześniej, istotą władzy sądowniczej jest to, że wprawdzie ma ona pewne powiązania z pozostałymi władzami, to jednak władza sądownicza jest od nich co do zasady niezależna i ma być odrębna. Ta odrębność i niezależność, jak Państwo widzicie, dotyczy odrębności od władz politycznych, czyli od Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, czyli rządu i prezydenta. Jeśli chodzi o zakres właściwości tych organów, czyli sądów i trybunałów, to zaznaczyć trzeba, iż sądy są zaliczone do organów wymiaru sprawiedliwości. Co to znaczy? Sądy po prostu rozstrzygają konkretne stany faktyczne i w oparciu o prawo wydają rozstrzygnięcia. Najczęściej mają one postać wyroków. Jeśli chodzi zaś o Trybunał Stanu, to także Trybunał Stanu jest sądem faktów, w tym sensie, że sprawuje wymiar sprawiedliwości, czyli wydaje też rozstrzygnięcia wiążące za naruszenie prawa, ale czyni to tylko w odniesieniu do najwyższych urzędników państwowych, czyli przykładowo prezydenta, premiera, ministrów i niektórych innych wysokich urzędników. Ja już podczas tej prezentacji i tego wykładu nie będę zajmował się charakterystyką sądów, a przejdę do omawiania charakterystyki Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest zasadniczy temat tego spotkania. Wiemy już, że Trybunał Konstytucyjny nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, ponieważ czynią to sądy i wyjątkowo Trybunał Stanu. A zatem, co do zasady, Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem faktów, nie ocenia faktów, nie kontroluje faktów, nie wypowiada się co do faktów. Jego kompetencja, jego właściwość, jego funkcja polega na tym, że ma sądzić prawo. Dlatego w skrócie mówimy, iż Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa. Można też powiedzieć, że jest sądem nad prawem. W pierwszej kolejności powinienem powiedzieć o tym, co to jest ten Trybunał Konstytucyjny i z kogo się składa. Otóż, czyli ujęcie podmiotowe. Otóż Trybunał Konstytucyjny w Polsce tworzy 15 sędziów. Są oni wybierani przez Sejm na 9-letnią kadencję. Tej kadencji nie można ponowić, a zatem sędzią Trybunału można być wyłącznie 9 lat. Po tych 9 latach taka osoba przechodzi w tak zwany stan spoczynku. Każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest wybierany przez Sejm w głosowaniu indywidualnym. To, co dotyczy wymogów, które należy spełniać, aby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, no to stanowi o tym ustawa. Wymagany jest bowiem wysoki poziom wiedzy prawniczej. No i dodatkowo
osoba będąca sędzią Trybunału musi też gwarantować swoją apolityczność i niezależność. Możemy też powiedzieć niezawisłość. Co do składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego, jest tak, że nie w każdej sprawie Trybunał Konstytucyjny orzeka w składzie pełnym, czyli składającym się z 15 osób. Są takie kategorie spraw, gdzie jak najbardziej legitymowanym jest skład 5-osobowy, czyli 5 sędziów Trybunału, a są też takie sprawy, w których Trybunał Konstytucyjny orzeka w składzie 3-osobowym. Co do tych składów, dopowiem jeszcze, że charakter danej sprawy, stopień jej skomplikowania może świadczyć o tym, iż sprawa, którą co do zasady ma rozstrzygać skład na przykład 5-osobowy, zostanie przekazana przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego do rozstrzygnięcia składowi pełnemu, czyli 15-osobowemu. Czemu służy kontrola prawa, czyli to sądzenie prawa? Krótko mówiąc, po co istnieje Trybunał Konstytucyjny? Otóż podstawową funkcją Trybunału Konstytucyjnego, który w innych państwach zwany jest Sądem Konstytucyjnym, jest orzekanie w sprawie hierarchicznej, czyli pionowej zgodności aktów normatywnych. Aktów normatywnych, czyli po prostu aktów powszechnie obowiązujących. Najczęściej Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawie zgodności ustaw z konstytucją, ale może też kontrolować zgodność rozporządzeń, czyli aktów podustawowych, czy są one zgodne z ustawami, z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, czy z konstytucją. Dlaczego istnieje Trybunał Konstytucyjny? Otóż jest, drodzy Państwo, tak, że prawo tworzy pewien system i w ramach tego systemu musi zachodzić hierarchiczna zgodność norm prawnych. To znaczy norma prawna, która usytuowana jest w hierarchii źródeł prawa wyżej, jest wzorcem dla norm, które są usytuowane niżej. Patrząc z drugiej strony, norma niższego rzędu musi być zgodna z normą wyższego rzędu. Zapewnia to zgodność całego systemu prawa, a poza tym służy to też zapewnieniu spójności. Prawo poza tym powinno być klarowne, to znaczy zrozumiałe i precyzyjne. Powinno nam pomagać w rozstrzygnięciu określonego stanu faktycznego. I to prawo powinno być po prostu dobre. Tak lapidarnie mówi się często o prawie, że ma być ono dobre. I osiągnięciu tej kategorii dobrego prawa służy właśnie Trybunał Konstytucyjny. Na slajdzie, który Państwo w tej chwili widzicie, zaznaczona jest tak zrębowo hierarchia źródeł prawa powszechnie obowiązującego, wydawana przez krajowe podmioty. Mamy zatem konstytucję, która usytuowana jest na czele źródeł prawa. Poniżej sytuują się ustawy, a poniżej ustaw z kolei mamy rozporządzenia. Więc rozporządzenia muszą być zgodne ze wszystkimi aktami, które się sytuują powyżej. Również z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których tutaj nie wskazuję z tego powodu, że na slajdzie chodzi o krajowe wydawane przez krajowe organy, krajowe podmioty, akty prawne. Gdy Trybunał Konstytucyjny dokona kontroli tej hierarchicznej zgodności norm prawnych, a być może także dokona kontroli kompetencji, czyli czy właściwy podmiot wydał właściwy akt normatywny, to wyda wyrok w tej sprawie i w przypadku stwierdzenia niezgodności, hierarchicznej niezgodności aktu prawnego z aktem usytuowanym powyżej, skontrolowany przepis w ten sposób utraci moc obowiązującą, czyli zostanie, można tak powiedzieć, wyrzucony z systemu prawa z chwilą, w którym wyrok Trybunału Konstytucyjnego wejdzie w życie. Przy charakterystyce Trybunału Konstytucyjnego chciałbym Państwu też wspomnieć o takich dwóch typach kontroli, którą
Trybunał Konstytucyjny wykonuje. Mianowicie albo mówimy o kontroli tak zwanej następczej, albo o kontroli prewencyjnej. Kontrola następcza charakteryzuje się tym, że Trybunał Konstytucyjny dokonuje kontroli aktu prawnego, który już zaczął obowiązywać, czyli on już w systemie prawa jest. Natomiast przy kontroli tak zwanej prewencyjnej, chodzi zatem o moment dokonania tej kontroli, Trybunał kontroluje akt prawny, który wprawdzie został już uchwalony, ale nie został jeszcze podpisany, to dotyczy ustaw, albo nie został ratyfikowany, co dotyczy umów międzynarodowych. A zatem przy kontroli prewencyjnej Trybunał uprzednio kontroluje akt normatywny po to, żeby stwierdzić, czy powinien on wejść w życie z tego względu, że jest zgodny z konstytucją. W istocie działalności Trybunału Konstytucyjnego wspomnieć też trzeba krótko o relacjach pomiędzy Trybunałem a podmiotami prawodawczymi. Takim podstawowym podmiotem prawodawczym w państwie demokratycznym jest parlament. Podstawową funkcją parlamentu jest zaś uchwalanie prawa, uchwalanie ustaw. Parlament tworzy ustawę, tworzy akt normatywny, tworzy normę prawną, a Trybunał Konstytucyjny może te normy prawne uchylić, ale robi to tylko wtedy, kiedy potwierdzi się zarzut niekonstytucyjności tej normy. Z tego powodu mówi się o Trybunale Konstytucyjnym jako o tak zwanym negatywnym ustawodawcy. Co może kontrolować Trybunał Konstytucyjny? Do tej pory wspomniałem Państwu ogólnie o tym, że Trybunał Konstytucyjny kontroluje hierarchiczną zgodność aktów normatywnych. Ale dokonując tej kontroli, tak naprawdę koncentruje się na trzech aspektach. Pierwszy aspekt to aspekt merytoryczny, czyli Trybunał odwzorowuje treść przepisu, który poddaje kontroli, z treścią przepisu, który stanowi wzorzec kontroli, czyli usytuowany jest wyżej w hierarchii źródeł prawa. Drugim aspektem jest aspekt proceduralny, a zatem Trybunał jest uprawniony do tego, żeby sprawdzić, skontrolować, czy przepis prawa został uchwalony według przepisanej prawem procedury. Natomiast trzecim aspektem jest aspekt kompetencyjny, który oznacza, iż Trybunał może dokonywać kontroli aktu normatywnego także pod tym kątem, czy został on wydany przez uprawniony podmiot. Co do zakresu kognicji, czyli przechodzimy już teraz do takich stricte merytorycznych zagadnień. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawie aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Normę konstytucyjną, która uprawnia Trybunał do kontroli aktów powszechnie obowiązujących, odnajdujemy w artykule 188 Konstytucji. Ważne, aby pamiętać, iż Trybunał Konstytucyjny dokonuje wyłącznie kontroli aktów powszechnie obowiązujących, czyli takich, które mogą być adresowane do każdego. Natomiast nie zajmuje się Trybunał Konstytucyjny kontrolą aktów wewnętrznych, inaczej mówiąc aktów prawa wewnętrznego. Poza tym trzeba pamiętać, iż Trybunał Konstytucyjny może także orzekać w sprawie legalności powszechnych aktów normatywnych. Wspomniałem o tym, choć tego tak nie nazwałem, gdy omawiany był poprzedni slajd. Otóż Trybunał Konstytucyjny, jak wiemy, może kontrolować także kompetencję danego podmiotu do wydania aktu normatywnego i w ten sposób stwierdzić, czy ten akt normatywny jest legalny, czy nie. Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest uprawniony do wydawania wyroków w sprawach, które zostaną mu przedstawione przez uprawnione podmioty. Są takie trzy tryby w Polsce zainicjowania kontroli przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Pierwszy tryb to tryb tak zwany wnioskowy. Przeczytamy o tym w artykule 191, ustęp 1 Konstytucji, gdy Konstytucja stwierdza, iż do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach kontroli zgodności aktów normatywnych mogą zwrócić się takie podmioty jak, wymieniam je przykładowo, prezydent, premier, grupa posłów, grupa senatorów, także prezes NIK-u, także Rzecznik Praw Obywatelskich, także prezes Sądu Najwyższego czy prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ta grupa podmiotów, ten katalog jest jeszcze szerszy. To są wnioski. Drugi rodzaj kontroli to kontrola tak zwana skargowa, ze skargi konstytucyjnej. Otóż w Polsce przepisy prawa, przepisy konstytucji uprawniają każdego, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, do tego, aby złożyć mógł skargę konstytucyjną. Czytamy o tym w artykule 79 Konstytucji. I trzecim rodzajem sprawy to są tak zwane sprawy z zakresu pytań prawnych. Otóż wygląda to tak, że każdy sąd, gdy rozpoznaje określoną sprawę, może dojść do przekonania, iż norma prawna, którą chce zastosować dla rozstrzygnięcia tej sprawy, jest jego zdaniem niezgodna z konstytucją. I w tym przypadku, a określa to artykuł 193 Konstytucji, sąd uprawniony jest wystosować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne w sprawie kontroli zgodności z konstytucją tej normy, którą sąd chce zastosować. Mówiąc krótko, chodzi po prostu o to, żeby rozstrzygnięcie sądu oparte było z całą pewnością na normie prawnej, która jest zgodna z konstytucją i w pełni legalna. A zatem podsumowując, Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje szereg wniosków, które są do niego kierowane, rozpoznaje skargi konstytucyjne i rozpoznaje pytania prawne. Trybunał Konstytucyjny zajmuje się także innymi wnioskami, ale o tym powiem Państwu na samym końcu tej prezentacji. Proszę Państwa, zmierzając po części do podsumowania tego spotkania, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na takie najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w polskim porządku prawnym. Otóż po pierwsze, trzeba powiedzieć, iż Trybunał Konstytucyjny nie może działać z urzędu, czyli nie może sam inicjować kontroli prawa, czy zgodne jest ono z konstytucją. Może się to wydać Państwu dziwne, może pewnym paradoksem, ale nawet gdyby wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli przekonani, iż jakaś norma bądź też jakaś ustawa jest niezgodna z konstytucją, to sami z siebie nie mogą o tym orzec. Muszą po prostu poczekać na złożenie bądź to wniosku, bądź to skargi konstytucyjnej, bądź to pytania prawnego przez uprawnione podmioty. Po drugie, Trybunał Konstytucyjny nie może też rozszerzać żądań wnioskodawcy, czy to skarżącego, czy tego sądu, który zadaje pytanie prawne. Krótko mówiąc, Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w granicach wniosku, który został do niego złożony. Sędziowie sami nie mogą produkować zarzutów, opierają się wyłącznie na tym, co zostało przedstawione przez uprawniony podmiot wnioskodawcę. Po trzecie, Trybunał Konstytucyjny w odróżnieniu od sądów jest organem jednoinstancyjnym, co oznacza, że rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zamyka tę sprawę. Nie ma żadnej drogi do zaskarżenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Owszem, może się zdarzyć tak, że Trybunał Konstytucyjny potwierdzi konstytucyjność danej normy. W takim przypadku oczywiście w przyszłości ponownie można złożyć wniosek o kontrolę zgodności tej normy, ale podając jakąś, należy się domyślać, nową argumentację, nowe uzasadnienie, nowe zarzuty, które mogą w tej nowej sprawie przekonać Trybunał Konstytucyjny do tego,
iż norma prawna faktycznie jest niekonstytucyjna. Orzeczenia Trybunału są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Mówi o tym artykuł 190 Konstytucji w ustępie pierwszym i oznacza to, że wszystkie podmioty są adresatami tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, muszą się do niego zastosować i muszą rozstrzygnięcie trybunalskie wcielić w życie. Po piąte, Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia. O tym Państwu wspomniałem, natomiast warto dodać, że wyjątkowo, nawet jeśli nie padł taki zarzut ze strony wnioskodawcy, Trybunał Konstytucyjny może samodzielnie dokonać kontroli aktu normatywnego w aspekcie proceduralnym. Czyli jest to absolutnie wyjątkowe, nawet jeśli podmiot tego nie żąda, Trybunał Konstytucyjny może na przykład sprawdzić, czy ustawa była uchwalona zgodnie z procedurą, o której stanowi Konstytucja i regulamin Sejmu i regulamin Senatu. Kolejna istotna informacja podsumowująca. Trybunał Konstytucyjny dokonuje tzw. kontroli pionowej. O tym Państwu już wspominałem. Natomiast warto tutaj wspomnieć też o jednym wyjątku. Otóż z mocy przepisu artykułu 192 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje też spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Akurat ta funkcja Trybunału nie jest związana z kontrolą konstytucyjności norm prawnych, ale z rozstrzygnięciem pewnego sporu. Sporu, który się odbywa w obszarze kompetencyjnym pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. W tym przypadku, jak Państwo widzicie, w ogóle nie dochodzi do kontroli pionowej zgodności aktów normatywnych z konstytucją, tylko w zasadzie do porównania norm konstytucyjnych, które traktują o jednym organie, no przykładowo o prezydencie i o drugim organie, przykładowo o prezesie Rady Ministrów, i z porównania tych norm konstytucyjnych, funkcji, które pełnią te organy, Trybunał Konstytucyjny może też rozstrzygnąć spór kompetencyjny. Ale jak powiedziałem, jest to w działalności Trybunału absolutnie wyjątkowe. Było raptem kilka takich spraw na przestrzeni minionych 30 lat. O orzekaniu przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie norm obowiązujących już Państwu powiedziałem, ale chciałbym jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, bo kontrola prewencyjna trybunalska, która umożliwia kontrolę aktów jeszcze nieobowiązujących, jest oczywiście dopuszczalna, ale inną metodą też jest kontrola przepisu, który formalnie moc obowiązującą utracił. Formalnie to znaczy, że zanim Trybunał Konstytucyjny zajął się kontrolą tego przepisu, przepis utracił moc obowiązującą, bo na przykład został uchylony przez inny przepis. Otóż, proszę Państwa, jeśli przepis prawny wywołuje skutki prawne wobec adresatów, to nawet jeśli został on formalnie uchylony, Trybunał Konstytucyjny może dokonać kontroli takiego przepisu. A zatem, jak widzicie na tym slajdzie, co do zasady Trybunał orzeka o aktach powszechnych obowiązujących, ale może dokonać zarówno kontroli tzw. prewencyjnej, jak jeszcze akt nie był ogłoszony i nie obowiązuje, ale może też dokonać kontroli aktów, które już formalnie przestały obowiązywać. Trybunał Konstytucyjny orzeka co do zasady na rozprawie, a tylko wyjątkowo może orzec na tzw. posiedzeniu niejawnym. O tym, czym jest rozprawa, nie muszę tutaj Państwa przekonywać, każdy wie. Jest to publiczne rozpoznanie sprawy przy zastosowaniu norm proceduralnych wobec wszystkich uczestników postępowania. Natomiast posiedzenie niejawne to jest po prostu posiedzenie, które nie jest rozprawą, nie ma charakteru publicznego i jak widzicie, Trybunał może orzec na posiedzeniu niejawnym, ale tylko w przypadku, w którym zajdą konkretne przesłanki. Taką podstawową przesłanką jest to, że
wszyscy uczestnicy postępowania opowiadają się za tym, że dana norma jest niekonstytucyjna i Trybunał Konstytucyjny, zapoznając się ze stanowiskami uczestników postępowania, również ma takie przeświadczenie. Wtedy, choćby ze względów finansowych, oszczędności, nie trzeba organizować rozprawy publicznej. Ale jak powiedziałem, orzekanie na posiedzeniu niejawnym należy do wyjątków. Natomiast z zasady Trybunał musi rozstrzygać na rozprawie. Właśnie dlatego, że rozprawy mają charakter publiczny, co jest bardzo ważne dla wszystkich członków społeczeństwa, nawet tych, którzy nie są indywidualnie zainteresowani daną sprawą, rozstrzygnięciem w danej sprawie. Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak to jest w odniesieniu do sądów, co do zasady, nie jest związany terminem rozpoznania sprawy. A zatem Trybunał Konstytucyjny ma pewną autonomię w zakresie wyznaczenia terminu rozpoznania sprawy. Oczywiście Trybunał powinien rozpoznać sprawę tak szybko, jak jest to możliwe. Choćby po to, żeby uniknąć negatywnych, dodatkowych skutków prawnych dla skarżącego i dla innych. Z istoty danej sprawy może wynikać konieczność też pewnego trybu przyspieszonego, ale takim terminem, proszę pamiętać, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym się nie posługuje. To, co przychodzi mi do głowy, to chociażby rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa. Może być taka okoliczność, że rozstrzygnięcie będzie oczekiwane pilnie i w takim przypadku, ale powtarzam, po tym jak Trybunał dogłębnie zbada sprawę, może i powinien już wydać rozstrzygnięcie. W podsumowaniu chciałbym Państwu też jeszcze wyświetlić tę rzecz, która mówi o kompetencjach wykraczających poza sądzenie prawa. Wspominałem już wielokrotnie wcześniej o rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych, ale są jeszcze dwa takie przypadki, dwie kompetencje, które Konstytucja Trybunałowi Konstytucyjnemu dedykuje. Jedna stanowi o orzekaniu w sprawie zastępstwa prezydenta. Jest to artykuł 131 Konstytucji. Jest to przypadek, w którym prezydent żyje, ale nie mógł poinformować marszałka Sejmu o tymczasowej niemożności wykonywania obowiązków. W takim przypadku to Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał, czy istnieje potrzeba zastępstwa prezydenta. I kolejna kompetencja, która nie dotyczy hierarchicznej kontroli norm, czyli tego sądzenia prawa, to orzekanie o zgodności z konstytucją celów, no a szczególnie działalności partii politycznych. Tu jest pewien niuans, że kontrolując, czy partia polityczna działa w zgodzie z konstytucją, to tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny trochę ocenia fakty. Ale jest to, pamiętajcie Państwo, absolutnie wyjątkowy przypadek, żeby Trybunał się zajmował faktami. To, proszę Państwa, tyle podstawowych informacji o Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa do obejrzenia i wysłuchania innych wykładów znajdujących się w cyfrowej bazie wiedzy Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję serdecznie.